Starania Rady Osiedla Grabiszynek przyniosły od dawna wyczekiwany remont torowiska na ulicy Hallera. Remont torowiska wzdłuż ulicy Hallera na odcinku pomiędzy ulicą Mielecką a Ojca Benzyma. Wymieniamy torowisko, wymieniamy podkłady, a jednocześnie zdajemy mu nowy standard, tak zwanego zielonego torowiska. Pomiędzy szynami będzie rosła trawa, co spowoduje, że będzie wyglądało to ładnie, a jednocześnie tramwaje będą mniej hałasowały, co myślę było jednym z elementów, jednym z postulatów mieszkańców. Czy to jest trudne zadanie, czy proste? Trudne z uwagi na termin. Bardzo krótki jest termin realizacji. Jest to kompleksowy remont torowiska tramwajowego wraz z siecią trakcyjną. Czasu jest mało, ale myślę, jesteśmy profesjonalistami, więc sobie poradzimy. Wymiana torowiska na jednej z najdłuższych ulic Wrocławia ma wpłynąć na komfort jazdy tramwajem, ale też ma poprawić komfort mieszkania przy tej trasie tramwajowej. Wpłynąc się w głosy mieszkańców i potrzeby zgłaszane właśnie przez mieszkańców, złożyliśmy do Urzędu Miasta i do pana prezydenta wniosek o sporządzenie analizy środków ochrony przed hałasem. Ten problem był bardzo dotkliwy i zgłaszany nam przez mieszkańców, natomiast mieszkańcy proponowali różne rozwiązania, od budowy ekranów akustycznych po właśnie budowę zielonego torowiska i nowe nasadzenia. Wrocław coraz bardziej się zazielenia. Wykorzystywanie zieleni w przestrzeni miejskiej poprawia cyrkulację wody, chłodzi i zmniejsza emisję dźwięków. O roślinność w przestrzeni miejskiej jednak trzeba dbać. Kto to będzie robić na torowisku? Muszą być koszone, jest to związane z bezpieczeństwem i z techniką, także spokojnie damy radę, będziemy to kosić. Nie wykluczam, że na niektórych odcinkach torów, ale nie na tych realizowanych w tym roku, ale w przyszłym, będziemy chcieli stosować na przykład nie trawniki, ale taką roślinność rozchodnikową. Umowy dzisiaj podpisane będą natychmiast realizowane, bo już w najbliższą sobotę tramwaje przez Hallera nie pojadą. Rozpocznie się szybki remont, tak by zdążyć przed początkiem roku szkolnego. Echo 24, Magda Pasiewicz.